już kolejne spotkanie odnośnie Janusza Korczaka. Czy został rozstrzygnięty konkurs plastyczny? Tak, chociaż przyznam się, że prac było niewiele, ale laureatami zostaną uczniowie naszego ośrodka, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a także Gimnazjum numer 2 oraz Szkoły Podstawowej w Gdyni. Oprócz konkursu plastycznego i jego rozstrzygnięcia były przyznawane laury. Co to za nagroda? To jest bardzo ważna nagroda i taka tradycyjna nagroda, jeżeli chodzi o forum. Jest związane to z przyznaniem albo uznaniem osoby, docenieniem takiej, która dla młodzieży, no tutaj w osobie samorządów, robi bardzo dużo. Do tej pory, z tego co pamiętam, taką statuetkę dostał pan Rękoś, bo on był pomysłodawcą forum, tworzenia tego forum. Dostała pani Jolanta Pawłowska, dostał pan Lisiak jeszcze, kiedy był dyrektorem Domu Kultury. A w tym roku jest sytuacja, pan burmistrz Grabka, w tym roku jest sytuacja bardzo wyjątkowa, ponieważ statuetkę pośmiertnie otrzymał pan Marek Kozaczek. Jest to statuetka bardzo dla nas ważna i no jest, jesteśmy w tak, byliśmy w takiej zadumie i smutku, ponieważ no, chcielibyśmy na pewno, żeby była wręczana osobiście. Aczkolwiek żona pana Marka Kozaczka zgodziła się ją przyjąć. Byliśmy tym faktem bardzo wzruszeni. Dzisiaj nie zdołała tutaj z nami być, ale młodzież zawiozła kwiaty na grób pana starosty. I tak chociaż chcieliśmy podkreślić, że dla młodzieży, dla dzieci robił bardzo dużo. Był takim dobrym duchem, no ośrodka naszego też. Czy to jedyna nagroda? Nie. Druga nagroda była bardzo długą niespodzianką. W zasadzie dzisiaj się dowiedzieliśmy, ale nie bez przyczyny, ponieważ nagrodę otrzymała pani Katarzyna Gertych, która jest naszym nauczycielem tutaj w szkole. Dlatego nie wiedzieliśmy do końca, kto jest drugim laureatem. Jest ona nie tylko od lat opiekunem szkolnego samorządu, ale jest też przede wszystkim czynnie działającą harcerką, która dla dzieci, dla młodzieży, nie tylko w ośrodku, ale także po nim robi bardzo dużo. Także ja osobiście jestem bardzo zadowolona i wzruszona, że właśnie ona jest dzisiaj laureatką. Ona też była wzruszona, to było widać. A kto brał udział w dzisiejszym spotkaniu, debacie? Forum odbywa się po pewnej przerwie, więc może nie ma tych szkół tak dużo, ale mam nadzieję, że to są te pierwsze koty za płoty, a już w następnym będzie więcej. Dzisiaj są u nas, oprócz SOSW, my mamy tutaj samorząd Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, to gościmy pierwszy zespół szkół, Gimnazjum numer 1 we Wschowie, Gimnazjum numer 2, Szkołę Podstawową numer 2, Szkołę w Gniu, Szkołę w Siednicy i Szkołę z Łysin. I wszystko pod auspicjami Janusza Korczaka. Tak, dlatego że dzisiejszym tematem jest rok korczakowski, a dokładnie fakt, że Janusz Korczak był prekursorem tutaj w Polsce samorządności szkolnej, ale przede wszystkim praw dziecka i wokół tego wszystkie działania dzisiaj się jakby dzieją, kręcą. Czy dzisiejsze spotkanie, forum będzie miało też wpływ na kolejne, przyszłoroczne? Mamy taki zamiar dzisiaj sprowokować młodzież do zaplanowania i przedstawienia swoich pomysłów. Oni dzisiaj robili prezentację pokazującą to, co robią w szkole i te działania są bardzo ciekawe, jest ich ogromnie dużo i to są naprawdę dzisiaj, nasi goście to są takie bardzo czynne samorządy, więc bazując na tym, chcielibyśmy stworzyć taki pomysł na przyszłoroczne forum, żeby nas faktycznie zjednoczyć, żeby było atrakcyjnie i być może, żeby nie tylko być w szkołach, gdzieś w szkole. Najprawdopodobniej przyszłe forum będzie robił pierwszy zespół szkół tutaj po sąsiedzku, ale żeby nie skończyło się tylko na szkole, tylko żebyśmy robili coś dla miasta, coś w mieście. I liczymy na to właśnie, że młodzież takimi pomysłami dzisiaj nam tutaj obrodzi, te ich pomysły się nam tutaj pokażą. I jeżeli powstanie nam wartościowy, fajny taki zespół pomysłów, to mamy zamiar przelać to na papier i zanieść w podarunku do miasta, do Domu Kultury, bo być może wspólnie uda nam się zorganizować w przyszłym roku taki forum, taki Dzień Młodzieży atrakcyjny dla wszystkich, tak żeby każdy mógł z niego skorzystać.
Tego życzymy. Także dziękuję bardzo.